Hej. Cześć. Cześć. Z okazji Mundialu przygotowaliśmy dla Was kilka faktów na temat treningu i suplementacji w piłce nożnej. Dzisiaj jest ze mną Kuba, na co dzień zawodnik Olimp Soccer Team, którego przebadamy pod względem siłowym, szybkościowym i wytrzymałościowym, a jego wyniki porównamy do profesjonalnego piłkarza. Kuba, gotowy? Gotowy. Zaczynamy. Dzisiaj znajdujemy się w pracowni wysiłkowej firmy Olimp Labs, gdzie Kuba przejdzie szereg testów, a jego wyniki porównamy do profesjonalnego piłkarza. Na początek ocenimy moc kończyn dolnych, następnie ocenimy siłę kończyn dolnych za pomocą dynamometru firmy Biodex, a na samym końcu ocenimy jego wydolność tlenową na podstawie maksymalnego poboru tlenu. Mamy już wyniki skoku dosiężnego Kuby. Test mocy kończyn dolnych wykorzystuje się w piłce nożnej przede wszystkim dlatego, ponieważ jego wynik silnie koreluje ze zdolnościami szybkościowymi piłkarza. Wynik Kuby to 35 cm, natomiast najlepsi zawodnicy na świecie skaczą przynajmniej ponad pół metra. Jeżeli chodzi o test Biodex, to tutaj Kuba może być z Ciebie naprawdę dumny, ponieważ moment siły, jaki wygenerował zarówno w stawie kolanowym podczas prostowania, jak i podczas zginania, jest naprawdę bardzo zbliżony do wyników profesjonalnego zawodnika. W naszym teście porównywaliśmy również siłę mięśniową pomiędzy prawą a lewą kończyną, zarówno w prostowaniu, jak i w zginaniu. Jedyne ale, jakie jest u Kuby, to to, że lewa kończyna podczas zginania jest przynajmniej o 15% słabsza od kończyny prawej. Musimy mieć to na uwadze również podczas kontroli procesu treningowego i zalecić Kubie indywidualny program przygotowań. Za nami test mocy i siły kończyn dolnych, a na sam koniec zostawiliśmy sobie ocenę wydolności krążeniowo-oddechowej i ocenimy to na podstawie maksymalnego poboru tlenu przy wykorzystaniu ergospirometru. Zakończyliśmy właśnie test maksymalnego poboru tlenu. Kuba uzyskał wynik 50 ml na kilogram masy ciała. Zawodnicy grający na co dzień w Bundeslidze oraz Premier League mają ten wskaźnik na poziomie 60-65 ml na kilogram masy ciała. Ten wynik, który uzyskał Kuba, jest zbyt niski, ponieważ oznacza on, że mógłby nie wytrzymać tempa gry na profesjonalnym poziomie. Zakończyliśmy testy w pracowni wysiłkowej. Przed nami testy na boisku piłkarskim. Tam sprawdzimy Kubę pod względem koordynacyjnym i szybkościowym. Do zobaczenia.